Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to omówienie nowej aktualizacji, dlatego że dzisiaj o godzinie 12 pojawił się opis aktualizacja 10.0, więc spodziewalibyście się, że skoro taki okrągły numerek, no to na pewno tych zmian będzie dużo, będą jakieś nowe funkcje i tak dalej. No niestety nie, niestety mylicie się, nie będzie takowych. Coś tam oczywiście dodali, coś tam pozmieniali, ale nie jest to jakaś bardzo duża aktualizacja. Wiąże się ona głównie z tym, że będzie nowy legendarny loch standardowo, będzie on pod koniec tego miesiąca najprawdopodobniej, tam jakoś przełom września, października, więc no zmiany dotyczą się głównie tak naprawdę tylko i wyłącznie tego legendarnego lochu, coś tam w nim znowu pozmieniają i tak dalej. Do tego zaraz przejdziemy, zaraz wszystko sobie omówimy. Będzie też, co ciekawe, nowy loch, taki zwykły, który będzie można normalnie klikać, pojawi się na mapie lochów, ale no tak jak mówię, zaraz do tego przejdziemy. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów przy piątym komentarzu oraz opisie. Kciuk w górę, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej aktualizacji, jak już obejrzycie ten film. No i tak naprawdę możecie, tak jak mówię, no zostawić ten zasięg, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, że gierka się coś tam zmienia, i subik po to, bo lecimy do 13 tysięcy, już niewiele nam brakuje. I jeszcze taka krótka informacja, dzisiaj o godzinie 16 pojawi się film, który już mam nagrany, tylko jest zaplanowany na 16, gdzie pokazuję wam, jak dokładnie zalogować się do symulatora lochów, żeby nie musieć nic przepisywać, żadnych plików hard nie robić. Jeżeli oglądacie to po 16, to on już pewnie jest na kanale, jeżeli przed 16, no to dopiero będzie, także również na niego zapraszam. Mówię to dlatego, że jak wrzucam dwa filmy tak prawie jeden po drugim, to często ten drugi nie dochodzi do dużej ilości osób, więc po prostu żebyście o tym wiedzieli. Dobra, lecimy. Witajcie bohaterowie, przygotujcie się na nowości. Pierwszy serwer niemiecki otrzyma dziś tą aktualizację, natomiast inne światy otrzymają ją jutro, więc jutro bardzo możliwe, zależy o której ta aktualizacja wejdzie, ale bardzo możliwe, że nagramy sobie film z Berserka, gdzie zobaczymy ten nowy loch i go po prostu poklikamy, porobimy, zobaczymy co tam, jakie tam potwory się kryją, ile to będzie dawało i generalnie jak to będzie działało, więc taki jest plan na jutro. Tylko no mówię, jak to wrzucam jakoś, nie wiem, po 16 czy coś, to może już będzie za późno, ale jak jakoś około południa, no to to nagram. No i okej, więc tak jak mówię, generalnie aktualizacja wejdzie w środę. Jeżeli chodzi o nowe funkcje, no to tak jak mówiłem, będzie nowy legendarny loch, zmienia się szata graficzna, jak widzicie jest nowy motyw Balanga w diabelskim gronie, nowa mechanika klejnotów przeznaczenia, to ciekawe, no bo wiadomo, może to, no jak sama nazwa wskazuje, może to być coś związanego z klejnotami teraz w legendarnym lochu, może będziemy mogli je zdobyć jakoś, no zobaczymy, nie? To jest po prostu nowa mechanika, nie ma co zgadywać. Legendarny loch, dodano 3 nowe legendarne przedmioty i to właśnie jestem ciekaw, bo czy po prostu będą tylko 3 nowe legendarki, czy nie będzie całego setu, czy jak to będzie wyglądać, nie mam kompletnie pojęcia, musiałbym zajrzeć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o opis poprzednich aktualizacji, no ale mniejsza z tym, ja jakby nie lubię zgadywać, jak już to będzie, to będziemy wiedzieć. Zresztą jutro jak wejdzie ta aktualizacja, to będzie można wejść w klaser i po prostu zobaczyć, ile dodadzą nowych miejsc, no na te legendarne przedmioty, nie? Bo zgaduję, że to po prostu już jutro będzie. Legendarny loch, nowe drzwi i skrzynie, legendarny loch samouczek dotyczący drzwi i skrzyń, więc no jak widzicie, większość zmian dotyczy, tak jak mówiłem, właśnie legendarnego lochu. Jeżeli chodzi o lochy, nie legendarny loch, tylko zwykłe lochy, nowe lochy, karczma mrocznych sobowtórów, klucze w kopalni klejnotów, wymagany poziom 270 plus dla strefy światła i poziom 350 plus dla strefy mroku, czyli jeżeli spełniacie te wymagania, no to standardowo klucze obydwa wylecą wam z kopalni klejnotów. Tak jak mówię, jutro, jeżeli ta aktualizacja wejdzie w miarę z rana, czy tam w miarę koło południa, to sobie nagramy, bo na Berserku na pewno ten loch najbardziej popchniemy i najwięcej go zrobimy. Także karczma mrocznych sobowtórów, zgaduję, że będą to po prostu grafiki, te, które mieliśmy przy okazji ostatniego legendarnego lochu, bo sama tutaj nazwa wskazuje, że może to być właśnie ta impreza urodzinowa, która była ostatnio w legendarnym lochu i po prostu wezmą te grafiki i przeniosą do właśnie tego nowego lochu zwykłego, nie? Nie wiem, czy tak będzie, ale coś mi tak mówi, bo po prostu mniej roboty, wiadomo o co chodzi. No ale zobaczymy. Klaser, 2 osiągnięcia dla nowych lochów, czyli standardowo pewnie to będzie osiągnięcie zamknij ten nowy loch w strefie światła oraz strefie mroku. To jakby nie ma tam jakiegoś, powiedzmy,
filozofii większej. Tajemna toaleta. Ostrzeżenie, gdy masz zamiar wrzucić legendarny broń z klejnotem, legendarną broń z klejnotem do toalety. Okej, okay, no to jest w miarę git, że coś takiego dodali. Warta, teraz możesz odebrać nagrodę za pomocą klawisza Enter. No, powiedzmy taka pierdoła, nie jest to za bardzo nowa funkcja. No i w opcjach dodano link do Twitcha. No tak, bo tam jest Discord, tam jest Facebook i tak dalej, te wszystkie socialki. Natomiast nie było Twitcha, no to teraz to zrobili. No ale to też bardziej bym to dał jako zmianę, aniżeli nową funkcję, chociaż niech będzie. Dobra, jeżeli chodzi o zmiany, to mamy tak, legendarny Loch. Loch, pułapka albo psikus przemianowano na Balanga w diabelskim gronie, czyli po prostu zmienia się ta szata graficzna. Legendarny Loch, uzupełnienie 20% punktów życia kosztuje teraz 10 grzybów po raz pierwszy, 15 grzybów po raz drugi i 20 grzybów za każdy kolejny. Więc może tam delikatnie się zmienić ta taktyka, jak zginiemy i po prostu będziemy chcieli wrócić za grzybki. Legendarny Loch, usunięto specjalny pokój dziura. Czyli już chyba nie będzie tej dziury, która tam zabierała nam życie, ale skipowaliśmy dzięki temu dużo pomieszczeń. Szkoda, bo to był taki, w sumie dzięki tej dziurze, taki speedrun tego lochu, nie? Karszma, brak rządzy przygody przyciemnia teraz świecę na pasku postępu. Aha, no to wiem, to tam na dole, ale to też taka pierdółka. Gabinet magii, aplikacje... Tekst plus 900% podczas specjalnej oferty piaski czasu jest teraz lepiej widoczny. A, no to jak mamy tam event sklep z cydrami, to tam mamy taką, wiecie, plakietkę w gabinecie magii, że po prostu jest więcej tych klepsydr, no to spoko. Postać obrócona, legendarna broń Excalibur i nieco przerobiona. Stara animacja walki wyglądała dziwnie. No tak, Excalibur, poczekajcie, ja może wbiję, zaczęło słońce świecić, to jestem trochę jasny. Ja może sobie wbiję na chwilę, wy tego nie widzicie. Ja chcę tylko wejść na szybko. Excalibur to był po prostu ten pierwszy, z pierwszego legendarnego lochu, ten miecz w tym kamieniu jakby. No i właśnie zamiast bić normalnie, jak powiedzmy, tym kamieniem i tym mieczem, no to biliśmy poręczą, nie? Rękojeść to się nazywa chyba tak fachowo. Właśnie tą rękojeścią biliśmy, więc to teraz zmieniam, no to powiedzmy, że git. No i handlarz grzybów Steam, przycisk kuponów nie nakłada się już na tekst. Tego w sumie nie widziałem, ale niech będzie. No i teraz mamy naprawione błędy, logowanie Steam, naprawiono błąd, nie można zweryfikować postaci. Widziałem, że niektórym się to działo, więc okej. Legendarny Loch, naprawiono błąd, który wyświetlał niewłaściwy kursor myszy podczas klikania skrzyń lub beczek, spoko. Karczma, naprawiono błąd, który nadal wyświetlał trochę awanturniczości, chociaż nie zostało już żadnej git. To mi się w sumie zdarzało czasem. Warta, naprawiono błąd wizualnego paska postępu. W ogóle odnośnie Warty jeszcze, to spoko opcją by było coś takiego, żeby na przykład powiedzmy, ja dawałem taką sugestię, ale nie wiem, jak ona tam została odebrana, już nie pamiętam, żeby na przykład ustawiamy sobie Wartę na 10 godzin, przepracujemy 5 godzin i zdajemy sobie sprawę, że ustawiliśmy za długo tą Wartę i po prostu, żeby ją anulować, nie? I na przykład zrobić misję, ustawić ją dalej, no i żeby chociaż tego golda za te 5 godzin Warty odebrać. Myślę, że to by było spoko, no bo i tak te 5 godzin przepracowaliśmy, a tak to tracimy po prostu całość. Widziałem, że tam sporo osób chyba było za tym pomysłem, ale w końcu niestety tego nie wprowadzają, a szkoda, no bo myślę, że to by było całkiem spoko. A na przykład jakbyśmy, nie wiem, przepracowali 5,5 godziny ponad, to wtedy by nam zaliczyło jako 6 godzin, powiedzmy, tak strzelam, nie? Bo to wiadomo, że nie musi tak być. No a jak na przykład 5 godzin i 29 minut, no to wtedy by nam zaliczało jako 5 godzin Warty. Coś takiego można by było zrobić, no ale niestety nie ma. Jak tu zobaczyłem, że coś zmieniałem z Wartą, to taka mi się lampeczka zapaliła, no ale niestety to nie to. To już mieliśmy. Zbrojownia, naprawiono brakujące opisy tarcz dla postaci nie będących wojownikami. Okej, okay, niech będzie. Gabinet magii, mikstury dla graczy na poziomie powyżej 600 mają teraz wartość sprzedaży. Okej, okay, to taki był błąd ciekawy. Gildia, pasek punktów wytrzymałości Hydry nie jest już wizualnie pusty, gdy pierwszy gracz dnia zaatakuje Hydrę. W ogóle z tą Hydrą to też by mogli w końcu zrobić w tych gildiach, żeby było widać, kto tą Hydrę zaatakował, a kto nie. Bo na przykład teraz na W50, no nie wiemy, nie? Nie ma jak tego sprawdzić po prostu, więc to bardzo słabo. Tak jak jest ten portal, atakuje się go raz dziennie i jest to widoczne. Tak powinien być po prostu znaczek Hydry i też powinno być to widoczne, zwłaszcza że Hydrę również w tym momencie atakujemy tylko raz dziennie. Nie mam pojęcia, czemu jeszcze tego nie robią, mimo że też dużo osób im podsuwało taki pomysł po prostu. Pasek punktów wytrzymałości to już czytałem. Poczta, aplikacja, dołączanie do gildii nie zawsze działało. Tak, właśnie to był problem. Trzeba było wejść w tą gildię konkretną i dopiero dołączyć, albo żeby ona szuka po levelu i wtedy dołączasz, bo po prostu z zaproszenia na poczcie nie dało się wejść. Sam miałem taki problem,
więc spoko, że to naprawili. Podziemie, wartość szczęścia strażnika jest teraz poprawnie wyświetlana. Podziemie, zmiana w twierdzy na podziemie. Nie wyświetla już okna ataku twierdzy. Lochy, znalezienie klucza do lochu nie zawsze powodowało miganie przycisku lochu. Spoko. No i taka aktualizacja. Nie ma tu nigdzie napisane, że to jest 10.0. Czy ja was w ogóle nie wprowadziłem w błąd? To też jeszcze sprawdzę. Poczekajcie tutaj na Discordzie. Nie. To jest aktualizacja dokładnie. Wersja 10.0, więc równiutka. Równiutka aktualizacja. Tutaj nie jest to napisane na polskim forum, ale na tawernie jest. Także tak to po prostu wygląda. Dajcie znać, tak jak mówiłem, w komentarzu, jak wam się podoba ta aktualizacja, co o tym myślicie. Fajnie, że ten nowy lore, nie? Zawsze to tam jakaś świeżość dodana do gry, no ale generalnie no to sami widzicie, jak to wygląda. To, co ja mówiłem już chyba z rok temu, czy tam z pół roku temu, że teraz aktualizacje tylko będą wokół legendarnego lochu właśnie się właśnie krążyć, nie? Więc no to moim zdaniem takie sobie. Ale okej, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i tyle, możecie wbijać na Discorda oraz na Twitcha, zapraszam serdecznie, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie i zapraszam oczywiście serdecznie na dzisiejszy film o godzinie 16, który pokazuje, jak w kalkulatorze do lochów, czy tam symulatorze lochów, jak zwał tak zwał, się logować i jak tego używać. Także tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!